Niniejszy tekst jest dziełem fikcji i nie odnosi się do rzeczywistych zdarzeń. Wykorzystane w nim motywy i wizerunki mają charakter satyryczny i karykaturalny. Materiał powstał w celach humorystycznych i nie ma na celu nikogo obrazić. Zima idzie, a ja w starych Adidasach już miałem dziurę taką, że można było dwa palce wsadzić, więc po miesiącu wyrzeczeń, dzięki którym zaoszczędziłem pieniądze, poszedłem wczoraj do galerii handlowej kupić sobie porządne buty na zimę. W sklepie CCC znalazłem Pickrel. Solidne wykonanie, przystępna cena, modny wygląd. Nie zastanawiałem się długo. Wróciłem z butami do domu. Pochodziłem w nich po pokoju, poprzeglądałem się w lustrze i czułem dobrze. Jeszcze je solidnie zaimpregnowałem, żeby nie przepuszczały wody i się nie niszczyły. Dzisiaj poszedłem w swoich nowych butach na uniwersytet. Czułem się dzięki nim bardziej pewny siebie. Jak siedziałem na korytarzu, to nogi wyciągałem daleko, żeby ludzie lepiej widzieli, jakie mam eleganckie buty. Po zajęciach czekam na przystanku na krakowskim przedmieściu na autobus, a tu z kawiarni wychodzi znany podróżnik katolicki, Wojciech Cejrowski. Elegancko ubrany, a nie w jakąś tam koszulę hawajską z egzotycznych motywów, to miał w ręce tylko taki kubeczek na yerba mate. Popatrzył się na mnie, na moje buty i podchodzi i zagaduje, czy te buty to są te z CCC za 139 zł 0 groszy. Ja mu zadowolony mówię, że tak, panie Wojtku, te same dokładnie i że miło, że pan zauważył. Cejrowski na to powiedział tylko: śmieć. Mi szczęka opadła i nie wiem, o co chodzi. Cejrowski pyta, którego wyrazu nie rozumiem. Śmieć czy śmieć? No to ja mówię, że obydwa rozumiem, tylko nie wiem, dlaczego tak mówi. Cejrowski mówi, że dlatego, że tylko śmieć może nosić takie chujowe, biedackie buty. Że on do dzikich krajów jeździł i tam ONZ i Czerwony Krzyż takie buty przysyłał dla biednych ludzi za darmo. I nawet oni nie chcieli w nich chodzić, tylko wyrzucali. I że nawet było specjalne posiedzenie komisji UNICEF. Że nie wolno głodnym dzieciom takich gównianych butów dawać, więc tam przestali wysyłać tylko do sklepów do Polski. Ludzie na przystanku śmiechają pod nosami i się patrzą na moje buty, a ja już gula w gardle i się staram jakoś jeden za drugim schować, ale to nic nie daje. Ale jednak pomyślałem, że nie dam sobą pomiatać nawet znanemu człowiekowi i krzyczę na Wojciecha, że on sam przecież boso przez świat chodzi, więc nie ma prawa się do moich butów przypierdalać. Cejrowski w śmiech i mówi, że boso to on chodzi w eleganckich krajach zagranicznych, a nie w Polsce, gdzie co 5 metrów można w psie gówno wejść albo jakąś skrzychawkę z hifem. I że po Polsce to on chodzi w porządnych butach i pokazuje mi swoje buty z jakimiś frędzlami, paskami, Dolce i Gabbana i że nawet taki guzik mają, że jak go lawina przysypie w tych butach, to on ten guzik naciska i go można wtedy znaleźć pod śniegiem. Ja nie daję za wygraną i krzyczę, że przecież on jest człowiekiem wierzącym gorliwie i że Pan Jezus chodził boso albo w jakichś rozpadających się sandałach, więc dlaczego on mnie obraża? Cejrowski na to, że z tymi sandałami Jezusa to lewacka propaganda drugiego soboru watykańskiego i Jezus obuwie dobierał bardzo starannie i jakby teraz zszedł na ziemię znowu i mnie w takich butach zobaczył, to by mi w mordę przypierdolił. Ja cały czerwony, nie wiem co powiedzieć. Ludzie ryczą ze śmiechu, a Wojtek Cejrowski mówi, żebym się zachował jak biały człowiek honoru i te buty zdejmował i wypierdolił. No to ściągam te buty cały już zaryczany, bo tak mi było ich szkoda i odkładam do kosza na śmieci na przystanku delikatnie, bo ja chciałem wyjąć jak Cejrowski pójdzie. Stoję na śniegu w samych skarpetkach. Nogi aż pieką od zimna. Autobus powoli nadjeżdża. Chciałem szybko buty złapać i wskoczyć do środka, ale jak się rzuciłem do śmietnika, to Wojciech zagrodził mi drogę i powiedział, żebym miał trochę godności. Wsiadłem bosy do autobusu. Przejechałem jeden przystanek, wysiadłem i biegiem lecę z powrotem buty zabrać. Grzebię w śmietniku, wszystko wyrzucam z niego, ale butów nie ma. Pytam ludzi, co stali na przystanku, czy ktoś butów ze śmietnika nie zabrał, a oni mówią, że tak, że znany podróżnik Wojciech Cejrowski tutaj był i wziął buty i powiedział, że jedzie na ryzykowną wyprawę do Nepalu i w sam raz będzie miał buty eleganckie i niezawodne. A ja będę całą zimę zapierdalał w starych Adidasach. Anonki, kilka dni temu opowiadałem wam, jak podróżnik Wojciech Cejrowski podstępem pozbawił mnie moich butów, które wpadły mu w oko. Codziennie rano przy wyjściu z domu zimny wiatr, śnieg oraz inne zjawiska pogodowe wpadające mi do Adidasa przez dziurę przypominały mi o tej przykrej sytuacji. Mój gniew rósł wraz z postępującym spadkiem temperatury odczuwalnej, a dzisiaj już miarka się przebrała, bo przez dziurę wpadł mi do buta kawałek zamarzniętego gówna psiego, który zaczął roztapiać się i śmierdzić, jak siedziałem na wykładzie. Poczułem fetor i dyskretnie popatrzyłem na podróżnika.
podeszwy, ale były czyste, więc byłem przekonany, że ktoś inny wdepnął. Ludzie się do mnie odsuwali przez cały dzień i dopiero po powrocie do domu zobaczyłem, że mam calutką skarpetę zanieczyszczoną. Szlak mnie trafił tak, że myślałem, że mnie normalnie odwiozą prosto do Kobierzyna, ale że jest on od Warszawy dosyć daleko, to mnie nie odwieźli, tylko postanowiłem pójść na policję i zgłosić przestępstwo Cejrowskiego. Wziąłem paragon od butów i nawet pudełko całe po nich oraz katalog CCC, żeby policjanci nie mieli problemu ze zdrobnieniem portretu pamięciowego mojego obuwia i poszedłem na mój dzielnicowy komisariat. W kolejce do dyżurki stało sporo osób i każdy miał bardzo długą sprawę do omówienia. Jedna staruszka zgłaszała zaginięcie psa, no i policjantka jej mówi, że to trzeba gdzie indziej zrobić, bo oni sprawy kryminalne prowadzą. No to babcia mówi, żeby chociaż plakaty porozwieszali i w telewizji po wiadomościach pokazali zdjęcie psa, bo może ktoś go widział. No i policjantka mówi, że zaginięciami zwierząt się nie zajmują, tylko ewentualnie jakby tego psa ktoś ukradł, to oni by mogli zacząć dochodzenie. No to staruszka mówi, że ona sobie jednak przypomina, że ten pies to jej nie uciekł na spacerze, tylko trzech mężczyzn go wciągnęło do samochodu i odjechało z piskiem opon i wtedy policjantka ją odesłała do jakiegoś pokoju na drugim piętrze. Potem jeszcze była kobieta, która prosiła, żeby wypuścili jej syna, co go aresztowali rano, bo on nigdy by nikogo nie pobił dotkliwie. To bo to bardzo dobry chłopak i nawet był u pierwszej komunii kiedyś i pokazuje to zdjęcie syna z komunii i pyta, czy ta policjantka sądzi, że taki ładny chłopiec mógłby kogoś pobić tak bardzo i jeszcze ukraść telefon komórkowy. Policjantka mówi, że od sądzenia to jest sąd i oni tylko łapią ludzi, a syn był poszukiwany 3 miesiące listem gończym, to go złapali. To matka mówi, że on nie wiedział, że jest poszukiwany, bo on gazet nie czyta, telewizji nie ogląda, tylko cały dzień siedzi z nosem w książkach, taki jest pilny uczeń i jakby wiedział, to by się sam zgłosił na komisariat i kulturalnie wyjaśnił sprawę, tak jak jego ojciec, który teraz jest w więzieniu, jak był poszukiwany za napady rozbojowe. Dyżurna ją odesłała z kwitkiem i w końcu była moja kolej. No to mówię, że zostały mi skradzione buty eleganckie włoskie Gino Lanetti z CCC i znam sprawcę, więc całą sprawę rozwiązałem za nich, tylko trzeba pojechać do złodzieja i mu buty zabrać, a ja nie wiem gdzie mieszka i sam się boję. Pokazuję policjantce gazetkę CCC i paragon i pudełko, a ona mi mówi, że po pierwsze to dziwi się, że mi tak na tych butach zależy, bo godzinę temu mieli delikwenta, któremu z opieki społecznej przynieśli takie właśnie buty, bo ONZ przysłał do Polski 10 kontenerów ich, żeby mieli na zimę. To jemu się te buty tak nie spodobały, że aż nimi rzucił w pracownika społecznego i mu się skroń rozcięła aż. Po drugie to buty kosztowały 139 zł 0 groszy, więc to będzie tylko wykroczenie, a nie przestępstwo, bo przestępstwo jest jak się ukradnie za więcej niż 250 zł, więc nikomu się nie będzie chciało szukać i sprawa pewnie zostanie umorzona. Ja na to mówię, że kategorycznie żądam sprawiedliwości, a on pyta, kto mi te buty ukradł. No to mówię, że Cejrowski Wojciech, urodzony w Elblągu, syn Mariana. Ludzie w kolejce w śmiech i policjantka też się śmieje i już chce mnie odprawić, a tu nagle taki stary policjant, co przechodził akurat obok, mówi, że on tego skurwysyna Cejrowskiego już od dawna chciał udupić, bo on wiele lat służył Polsce Ludowej i nawet jak kręcili serial o poruczniku Borewiczu, to na nim się wzorowali, a Cejrowski wszystkich byłych milicjantów wyzywa od zdrajców i nie chce się odpieprzyć od generała. Powiedział, żebym przyszedł jutro, bo on teraz pracę kończy. Ja mu mówię, że tu nie ma chwili do stracenia, bo Cejrowski może w każdym momencie wyjechać na jakąś wyprawę i uciec do jakiegoś kraju egzotycznego, który nie ma podpisanej umowy o ekstradycję z Polską i sobie będzie tam siedział do końca życia w moich butach i szukaj wiatru w polu. Stary policjant mówi, że jak to tak? I żebym on tylko sprawdził, gdzie Cejrowski mieszka, to jedziemy zaraz. Wziął jeszcze pistolet, pałkę, kajdanki, gaz pieprzowy, paralizator i inne sprzęty, żeby Wojciechowi zadać cierpienie przy zatrzymaniu i pojechaliśmy do Konstancina pod Warszawą, gdzie według dokumentów Cejrowski jest zameldowany. Dojeżdżamy pod adres podany, a tam willa olbrzymia. Wielka była prawie jak szkoła podstawowa, do której chodziłem. Pierwowzór Bojrewicza dzwoni do furtki, a Cejrowski przez głośniczek mówi, że on dziękuję, ale zarówno nowoczesny odkurzacz, jak i pościel ekologiczną już ma, na co policjant jak na filmach krzyczy, że otwierać policja. Cejrowski wychodzi z domu w majtkach samych, koszuli hawajskiej i moich butach i otwiera furtkę. Ja krzyczę, że to moje buty są i żeby oddawał, a policjant krzyczy, że on mu zaraz pokaże, co się robi z kontrrewolucjonistami, na co Cejrowski Wojtek tylko się uśmiecha i mówi, że panowie, spokojnie, zapraszam do środka, wszystko sobie wyjaśnimy. No to wchodzimy do środka, a ja mu się cały czas patrzę na nogi, żeby z tymi butami niczego nie zrobił i żeby zaraz się nie okazało, że on jest boso i o żadnych butach nic nie wie. W środku przepych ogromny, wszystko
wyłożone marmurem. Na ścianach wiszą głowy zwierząt dzikich jak hipopotamy i nosorożce. Poszliśmy do jakiegoś pokoju i Cejrowski nas posadził przy takim stoliku zrobionego z części z odciętej nogi słonia i mówi do policjanta, że on mu trochę przypomina porucznika Borewicza. No to policjant się trochę jakby uśmiechnął i mówi, że dobrze mu przypomina, bo porucznik Borewicz był na nim wzorowany. I że on był dobrym milicjantem, całe życie bronił porządku i nie rozumie, dlaczego Cejrowski ich obraża wciąż. Cejrowski się zaczął śmiać do rozpuku i mówi, że przecież z tym obrażaniem to jest taka gra, żeby skanalizować nastroje antykomunistyczne i pieniądze wyciągać, a on sam od małego władzę ludową szanował i był z nią za pan brat, że już w szkole średniej donosił do UB na solidaruchów i na przykład na Grześka Przemyka to on sam osobiście doniósł, żeby go milicjanci dopadli jak pił po maturze i że jak on sobie inaczej wyobraża, żeby on w tamtych czasach dostawał zgody na podróże zagraniczne. Cejrowski poleciał do innego pokoju i zaraz wraca z rękami pełnymi różnych papierów i pokazuje. Moja pierwsza lojalka, mój pierwszy donos, podziękowania pisemne od generała Kiszczaka itd. Policjant mu mówi, że bardzo ładnie i docenia wszystko, ale dlaczego po 89 się tak sprzedał? Na co Wojciech mówi, że to wszystko tak zaplanowane, żeby z tych programów podróżniczych i publicystycznych ciągnąć pieniądze i on prawie wszystkie te pieniądze przekazuje na Stowarzyszenie Ordynacka. Tylko sobie tyle zostawił, żeby mieć ten dom, bo nie będzie przecież mieszkał jak zwierzę w jakiejś klitce zagrzybionej jak solidaruchy. A to wszystko było w ogóle pomysłem Jurka Urbana, który tutaj mieszka przez płot i zaraz wpadnie wypić po maluchu ze stare czasy. No i faktycznie, jak Cejrowski to mówił, to przez okno zobaczyłem, że Jerzy Urban wychodzi do ogródka dom obok, włazi na drzewo przy płocie, po gałęzi nad tym płotem przechodzi i skacze. Mógł ulicą iść, ale widocznie taką miał fantazję. Wystraszyłem się, że się połamie, bo wysoko było, ale on głowę pochylił w dół i uszy zatrzepotały i go tak spowolniło, że wylądował jak kapitan Wrona Tadeusz. Policjant zobaczył Urbana i cały uradowany mówi, że od zawsze chciał go poznać. No co Cejrowski od razu wyciąga z szafki butelkę i szkło. Mi też polali, ja zszokowany wypiłem, a Urban pyta, czy pamiętają, jak pacyfikowali zakłady meblowe w Sieradzu w 81. Oni wszyscy w śmiech i się zaczynają przekrzykiwać, co który pamięta, jak jakiegoś robotnika bili pałką w jajka i on tak piszczał śmiesznie i lechoczą. Oni opowiadają jakieś anegdoty sobie, a ja siedzę cicho i patrzę na moje buty na nogach Cejrowskiego i w końcu mówię do policjanta, że tutaj śmichy, chichy, gadu, gadu, a przecież przyjechaliśmy moje buty odzyskać, na co policjant oburzony, że mam przestać towarzysza Wojciecha Szkalowa i wypierdalać w podskokach. Ja mówię, że bez butów moich nigdzie nie idę. Na to on mi psiknął w twarz gazem pieprzowym, że aż oddech straciłem i oczy mi załzawiło. Złapał za kołnierz, wyprowadził na ganek i zajebał kopa w dupę, aż zleciałem na dół. Cejrowski zaraz otworzył pilotem drzwi od garażu i trzy hieny tropikalne stamtąd wyskoczyły i od razu do mnie. Uciekłem za płot, furtkę zatrzasnąłem, a one ujadają. Cejrowski, policjant i Urban tylko patrzyli przez okno i się śmiali ze mnie, a ja musiałem do domu wracać autobusem podmiejskich w dziurawych Adidasach. Teraz to już miarka się przebrała i na pewno tak tego nie zostawię. Jakimś sposobem swoje buty odzyskam. Ananiasze, znacie już bulwersującą historię pozbawienia mnie butów przez Wojciecha Cejrowskiego oraz nieudanej próby odzyskania ich drogą policyjno-sądową z powodu postkomunistycznych konszachtów. Po piątkowym upokorzeniu w domu Cejrowskiego w Konstancinie myślałem tylko o zemście i odzyskaniu obuwia. Zastanawiałem się nawet nad włamaniem do rezydencji Wojciecha, jednak po pierwsze nie potrafię się włamywać, a po drugie hieny. Los jednak stworzył mi świetną okazję do odwetu znacznie szybciej niż myślałem. 2 dni w tygodniu pracuję na tej słynnej umowie śmieciowej, w tym słynnym call center. Wciskam jakimś biednym ludziom z Polski B telewizję satelitarną. Słabo mi to idzie, więc zarabiam bardzo mało, ale na moje skromne potrzeby starcza. 3 tygodnie temu wszyscy pracownicy zostali zaproszeni na firmową wigilię w jakimś klubie w Pałacu Kultury, która miała się odbyć w tą sobotę, czyli wczoraj. Na początku stwierdziłem, że mam w dupie, ale potem pomyślałem, że może warto spróbować wyjścia do ludzi, szczególnie, że miało być darmowe jedzenie, picie i ogólnie all inclusive. W dodatku to dobra okazja do podglądania roszek z pracy. Planowałem stanąć sobie z darmowym jedzeniem w okolicach toalety damskiej i patrzeć, co się dzieje w środku, jak ktoś otworzy drzwi, żeby wyjść albo wejść. Można w ten sposób dojrzeć, jak jakaś kobieta na przykład poprawia makijaż albo ubranie, a jak się ma szczęście, to nawet widać na tole kabiny nogi sikającej kobiety i od razu kościej mocno.
No to ubrałem się wczoraj wieczorem tak ładnie jak mogłem. Pochlapałem ubranie wodą po goleniu taty, żeby ładnie pachnieć i poszedłem. Przy wejściu do klubu okazało się, że zapomniałem zaproszenia i ochroniarze nie chcieli mnie wpuścić, a nikt z firmy mnie nie kojarzył, bo zawsze siedzę cicho i nie jestem rozpoznawalny. Dyrektorce z mojej pracy, która organizowała imprezę i stała przy wejściu, mówię, że moim przełożonym jest taki Adam i on może potwierdzić, że ja to ja. Dyrektorka poprosiła, żeby ktoś Adama zawołał i on po chwili przychodzi lekko podpity w różowej koszuli z żelem na włosach i mówi: tak, on u mnie pracuje, to Szczurek. Dumny pseudonim Szczurek został mi przydzielony na samym początku pracy przez Adama właśnie. Ludzie w kolejce, która zrobiła się dosyć duża przez zamieszanie z moim zaproszeniem, się śmieją, a ja szybko wskoczyłem do środka, żeby pozostawić upokorzenie za sobą. Impreza się rozkręca i monterzy już się mierzą spojrzeniami ze sprzedawcami. U nas w firmie jest taka tradycja, że monterzy i sprzedawcy nienawidzą jak się jak kibice dwóch różnych drużyn piłkarskich i na każdej imprezie filmowej dochodzi do potyczek na tym tle. Konflikt jest tak stary jak firma i każdy dłużej pracujący monter czy sprzedawca ma jakieś porachunki z poprzednich zabaw firmowych. Wiosną mieliśmy imprezę z okazji 10-lecia powstania spółki i jeden sprzedawca potłukł w ferworze walki jakiemuś monterowi szklankę na głowie tak, że tamten ma teraz bliznę przez pół łba, więc było pewne, że teraz monterzy będą chcieli pomścić kamrata. W pewnym momencie na scenę wszedł prezes zarządu i wygłosił mowę, w której dziękował nam wszystkim za dobrą pracę itd., a potem zapowiedział występ gwiazdy niespodzianki. I na scenę wskoczył Wojciech Cejrowski we własnej złodziejskiej osobie i w dodatku w moich butach. Tak. Mi się wyrwało z ust. Ojebany. Jakaś baba z działu HR, co stała obok, powiedziała, że firma Cejrowskiemu zapłaciła 15 tysięcy za występ, więc lepiej, żeby mi się podobało, bo inaczej ona porozmawia z moim przełożonym, albo będziemy mieli na każdej imprezie Marylę Rodowicz, jak było do tej pory. Wojciech opowiadał jakieś dowcipy podróżnicze, a ja myślałem tylko, jak mu te buty zabrać. W jednym momencie na przykład wziął jakiegoś Mirka z publiczności na scenę i zadaje mu podchwytliwe pytanie, czy był na otwarciu. Mirek pyta czego, a Cejrowski na cały głos: parasola w murzy w chińskiej chacie na pustyni! Cała sala ryczy ze śmiechu. Po godzinie Wojtek skończył występ na scenie i przechadza się z kieliszkiem wina między ludźmi i zagadywał. Pewnie mu za to zapłacili. A ja musiałem bardzo uważać, żeby mnie nie zauważył, bo by od razu się stał bardzo czujny, pilnował butów. W międzyczasie ja wpadłem na świetny pomysł, żeby Cejrowskiego odurzyć za pomocą Zolpidemu, który kiedyś przypisał mi lekarz na niedobór wygrywu i fobię społeczną i który cały czas noszę przy sobie dla pewności, mimo że nie korzystam. Pokruszyłem 4 tabletki, proszek zawinąłem w chusteczkę i czekam na odpowiedni moment. Po kilku minutach jakiś monter albo sprzedawca wylądował w fontannie pod czasie od innego pracownika i wszyscy łącznie z Cejrowskim patrzyli się w tamtą stronę. Więc ja, korzystając z okazji, podszedłem szybko do Wojtka i wsypałem mu Zolpidem do wina. Na moje szczęście wina było już mało, więc Cejrowski wypił je jednym łykiem, skrzywił się i zamówił whisky. Cały czas go obserwowałem i po jakichś 20 minutach już był oszołomiony, jakby się wina z Zolpidemem napił i zaczął zataczać się w kierunku kibla, więc poszedłem za nim. Wszedłem do łazienki i zobaczyłem, że Cejrowski zamknął się w jednej z kabin i leży na ziemi, a jakieś mirki się śmieją: he he, no pan Wojtek to se pobalował dzisiaj. Nie mogłem przy nich odkraść butów, więc podchodzę do Mirków i mówię, że jestem synem Wojciecha Cejrowskiego i przyjechałem zabrać go do domu i nie mogę go znaleźć. No to oni mówią, że w kabinie leży i czy mogą mój autograf osobisty jako syna sławnego człowieka. Na bazgrałem im jakiś podpis na papierze toaletowym i poprosiłem o pomoc. I jeden Mirek wskoczył do kabiny górą i otworzył drzwi, a pozostali podnieśli Cejrowskiego tak, że mogłem sobie zarzucić jego rękę na ramię. Wychodzę z Wojciechem na ramieniu z klubu, wszyscy mi schodzą z drogi i patrzą z szacunkiem, że jestem tak blisko ze znaną osobistością. Jak już opuściłem klub, to rzuciłem nieprzytomnego Cejrowskiego w krzaki iglaste pod Pałacem Kultury, ściągnąłem mu moje buty i poszedłem, stwierdzając, żeby chuj zamarzł za moją krzywdę. Jednak jak jechałem już do domu, to sumienie mnie ruszyło i zadzwoniłem na 112 i powiedziałem, że przy Emilii Plater w krzakach leży jakiś mężczyzna i że to chyba Wojciech Cejrowski, bo był boso. Po odzyskaniu butów myślałem, że moje przygody już się skończyły. Tak jednak nie miało się stać. Moja mamełę jest hardo wierząca i praktykująca oraz zaangażowana społecznie i politycznie jako sekretarz lokalnego klubu Gazety Polskiej. Udziela się też we wszystkich możliwych inicjatywach kościelnych typu strojenie ołtarzy na procesję z okazji Bożego Ciała, tydzień modlitwy za Polaków na wschodzie itd. Ja chcąc nie chcąc też zostaję czasami w tej inicjatywy wciągnięty, bo mam prawo jazdy, a matka nie ma. A ja za jej hajs lurkuję, więc robię co mi powie i na przykład wożę jakieś kwiaty z hurtowni do kościoła.
W sobotę mama oświadczyła, że w niedzielę będzie u nas pod kościołem wydawanie ciepłych posiłków dla bezdomnych, co marzną głodni. W dodatku miał przyjechać jakiś prominentny polityk z PiSu, który już kilka razy odwiedzał ten smoleński klub o mojej matki i chciała się koniecznie pochwalić, jakiego ma dorodnego kawalera za syna. Stulej 21 level, nigdy nie trzymałem za rękę, zainteresowania fapigierki, osiągnięcia trzecie miejsce w konkursie ortograficznym w drugiej klasie gimbazy. Super kawaler, kurwo. Na początku smutłem, bo miałem na niedzielę ambitne plany oglądania tańczącego papieża na elitarnym forum karabin.org, jednak potem stwierdziłem, że może za zrobienie takiego dobrego uczynku przed świętami Bóg mi odpuści trochę szkalowania Jana Pawła Błogosławionego i ominą mnie męki piekielne. W niedzielę po sumie zostałem ustawiony razem z dwiema grażynami za ladą, pod którą stał wielki garnek z gulaszem oraz termosy z herbatą, a na niej plastikowe naczynia i sztuczce oraz czarno-białe zdjęcie spadniętego z roweru prezydenta z żoną, przyozdobione czarną wstążką, które ustawiła tam moja matka, żeby krzewić patriotyzm i prawdę wśród najuboższych. Bezdomnych zebrała się już spora kolejka, ale matka i przewodniczący tego klubu Gazety Polskiej powiedzieli nam, że czekamy z wydawaniem jedzenia, aż przyjdzie ten poseł z PiSu, bo on musi mieć zdjęcia, jak pomaga biednym, żeby sobie ocieplić wizerunek, bo polskojęzyczne media ciągle obrzucają go błotem. Po kilkunastu minutach przyjechał elegancki samochód i wysiadł z niego pogromca wojskowych służb informacyjnych i przewodniczący zespołu parlamentarnego do sprawy zbadania przyczyn katastrofy Tu-154M z 10 kwietnia 2010, Antoni Macierewicz. Wszyscy członkowie klubu mojej starej rzucili się, żeby uściskać mu ręce i pokazywali palcami takie znaki V, jak robił Wałęsa, a potem Macierewicz został ustawiony za ladą i ruszyliśmy z wydawaniem jedzenia. Pierwsza Grażyna podawała naczynia i sztućce, potem ja nalewałem herbaty, potem Antoni nakładał gulaszu, bo gulasz był najbardziej fotogeniczny, a potem druga Grażyna wkładała do kieszeni bezdomnym, którzy mieli już zajęte ręce, obrazek ze świętym Krzysztofem, patronem kierowców. Tylko takie mieli akurat na plebanii. I broszurkę artystyczną zostali zdradzeni o świcie z wybranymi dziełami Jarosława Marka Rymkiewicza. Podejrzewam, że te obrazki i gazetki były po to, żeby bezdomni widzieli, za czyje pieniądze żyją i żrą. Widziałem, że Macierewicz wąchał ukradkiem gulasz przy nakładaniu i ślinka mu do niego cieknie. Gdy już prawie połowa kolejki została obsłużona, a fotografowie najebali kilkaset zdjęć Antoniego i zaczęli zwijać sprzęt, Macierewicz powiedział, że niestety gulasz się już skończył, więc pozostali mogą dostać po dwa kubki herbaty i dwa zestawy religijno-poetyckie. Bezdomni nie wyglądali na zadowolonych, ale nie byli w zbyt dobrej pozycji do negocjacji. Ja byłem oprócz Macierewicza jedyną osobą, która zaglądała pod ladę, bo wyciągałem stamtąd kolejne termosy z herbatą. Wiedziałem, że gar był jeszcze w 3/4 pełen gulaszu. Gdy kolejka trochę się przerzedziła, Macierewicz zaczął mnie zagadywać, że moja mama to dzielna kobieta, gdzie się uczy itd. Powiedziałem, że studiuje dziennikarstwo, a Macierewicz powiedział, że to bardzo dobrze i że w przyszłości, jak już wygrają wybory, to będę mógł pisać prawdę w gazetach. Po chwili wszyscy bezdomni już sobie poszli, bo rozeszła się wśród nich wiadomość, że gulaszu już nie dają i grażynki zaczęły wycierać ladę. Macierewicz powiedział, że on weźmie garnek do siebie do domu i umyje, żeby prostym ludziom nie robić kłopotu i żebym pomógł mu go zanieść do samochodu, bo ciężki. Udawałem, że nie wiem o gulaszu w środku i pomogłem wsadzić gar do bagażnika. Mama się na mnie patrzyła z daleka i widziałem, że jest bardzo dumna, że z samym panem Antonim taki gar niosę. Po uporaniu się z naczyniem Macierewicz zaproponował, że może mnie kawałek podrzucić do domu. Poleciałem do mamy i pytam, czy wraca już do domu, bo pan Antoni nas może podwieźć, ale matka powiedziała, że ona musi jeszcze z księdzem Klopsem ustalić, jak przystroją kościół na pasterkę i żebym jechał, a ona sobie wróci sama. Z oczu po raz pierwszy pociekły jej łzy radości, spowodowane widocznie tym, że pojadę samochodem z takim wielkim Polakiem i jak odchodziłem, pobłogosławiła mnie na drogę znakiem krzyża. Ostatni raz zrobiła coś takiego, jak ojciec wyjeżdżał do Niemiec zbierać szparagi w 2002 roku. Wsiadłem do eleganckiego Volvo Macierewicza i ruszyliśmy. Po kilku minutach jechaliśmy już ulicą Sobieskiego i byliśmy niedaleko mojego mieszkania przy Dolnej. Jednak Macierewicz nagle zjechał z ulicy i powiedział, że on ma tu coś do załatwienia i dalej już niestety muszę wracać pieszo albo autobusem. Na dowidzenia podziękował mi za pomoc z garnkiem, powiedział, że jestem dobrym Polakiem i dał długopis z napisem: Antoni Macierewicz, twój kandydat na posła. Prawda zwycięży. Po czym wysiadłem z samochodu. Z budki za bramą, pod którą się zatrzymaliśmy, wyjrzał ochroniarz i otworzył Macierewiczowi, żeby mógł wjechać swoim Volvo. Tablica z adresem mówiła: Sobieskiego 100.
Bardzo mnie zdziwiło, że Antoni Macierewicz wszedł do tego budynku. Niektóre warszawskie anony pewnie o nim słyszały, ale dla tych, którzy nie słyszeli, trochę informacji zdobytych przeze mnie w czasach, kiedy interesowałem się takimi rzeczami. Czytałem książki o ukrytym złocie Hitlera i hardo sklejałem papierowe modele łodzi podwodnych. Trzy przystanki dalej jest ambasada radziecka, w sensie rosyjska. Za komuny w budynku przy Sobieskiego 100 mieszkali sami pracownicy tej ambasady, wtedy jeszcze rosyjskiej, w sensie radzieckiej. A sama działka była w świetle prawa terenem Związku Radzieckiego, a nie Polski. Po upadku komuny przy tym osiedlu miały miejsce jakieś poważne przekręty i koniec końców stoi on od 20 lat pusty. A status prawny działki nie został wyjaśniony i teoretycznie jest to teren Rosji. Przez jakiś czas na podwórku za bramą funkcjonowało coś na kształt ogródka piwnego, w którym przesiadywali rosyjscy gangsterzy i agenci wywiadu. Do budynku zapuszczali się czasami tak zwani urban explorerzy, ale było to mocno ryzykowne, bo był on ciągle pilnie strzeżony. Zbyt pilnie jak na pustą ruinę. I można było za to dostać jakieś turbo bagiety na podstawie prawa rosyjskiego z wywózką do łagru na Syberii pod cele z Abramowiczem włącznie. Po tym jak weszło do niego dwóch przebierających się w maski przeciwgazowe i bawiących w Czarnobyl, już nigdy nie wyszło. Przestali do niego wchodzić nawet ci urban explorerzy. Policja oczywiście nic nie mogła zrobić, bo to na papierze nie jest Polska. Ciekawostka. Przez jakiś czas mieszkał tam ten słynny Kaszpirowski. PS, to prawda. Właśnie dlatego zaintrygowało mnie, co będzie tam robił Macierewicz. Na co dzień jestem tym słynnym kozakiem w necie i pizdą w świecie, ale tym razem ciekawość była tak silna, że postanowiłem śledzić Antoniego, no to podchodzę do bramy. A tam momentalnie wyskakuje ochroniarz i pyta, czy szukam szczęścia, czy może nieszczęścia. Przestraszony odpowiedziałem, że tylko patrzę, a on kazał mi wypierdalać. Nie dałem za wygraną i podszedłem do budynku od tyłu, gdzie było jeziorko i dużo krzaków. W jednym miejscu rosnące przy płocie drzewo pozwalało na dosyć sprawne wejście na drugą stronę. Pomyślałem, że raz się żyje i przeskoczyłem przez płot. Pomyślałem, że ze względu na miejsce, w którym się znajduję, jest to alegoria skoku Władysława Kozakiewicza przez poprzeczkę na olimpiadzie w Moskwie w 80. Z krzaków okalających budynek wspiąłem się przez balkon do mieszkania na parterze, którego okno było otwarte. W salonie nie było żadnych mebli z wyjątkiem meblościanki marki Swarzędz. Mam taką samą. W kuchni tylko szafki i jakaś radziecka lodówka wielkości nowoczesnego samochodu elektrycznego albo PRL-owskiego samochodu spalinowego. Drzwiami wyszedłem na korytarz. Słońce powoli już zachodziło, a w budynku robiło się coraz ciemniej. Pod butami chrzęścił mi gruz, potłuczone szkło i jakieś śmieci. Nie wiedziałem, w którą stronę iść, jednak po chwili dotarło do mnie echo śmiechu. Ruszyłem mniej więcej w stronę, z której dochodziło. Po kilku minutach wędrówki korytarzami dotarłem do klatki schodowej, która zasadniczo różniła się od reszty wnętrza. Świeciło się na niej światło, a marmury lśniły jak wtedy, gdy Sowieci wchodzili do Afganistanu. Czułem, że jestem na dobrej drodze i ruszyłem schodami w górę. Po przejściu kilku pięter zobaczyłem na marmurze rozchlapany gulasz. Wiedziałem już, że to Macierewicz tędy targał garnek wyszabrowany ze świątecznej akcji dożywiania, więc podążyłem jego tłustym tropem. Na szczycie klatki były lekko uchylone drzwi stalowe, zza których dobiegały odgłosy rozmowy, więc podszedłem do nich cichutko na palcach, po czym delikatnie zajrzałem do środka. W kwadratowym pomieszczeniu bez okien znajdowała się masa mebli i jakichś starych urządzeń elektronicznych. Pod sufitem oraz na ścianach podwieszona była metalowa siatka. Zmysł orientacji podpowiadał mi, że znajduje się pewnie w tym kwadratowym klocku spinającym dwie części budynku wysoko nad ziemią, ale akurat ten zmysł nie należy do moich najsilniejszych, bo nadal potrafię się zgubić w supermarkecie i muszę wtedy pytać ochroniarzy, którędy do wyjścia, więc głowy sobie za to nie dam uciąć. Na środku pomieszczenia stały jakieś fotele i kanapy, podobne do tych, co miała moja babełę, zanim je zapaskudził mój spadnięty z roweru dziadek, co miał Alzheimera. Dyskretnie wślizgnąłem się do pomieszczenia i schowałem się za jakąś maszyną wielkości szafy, która wyglądała na komputer z lat 70. czy 80. Delikatnie wyglądając zza urządzenia, obserwowałem postacie. Tyłem do mnie siedział Antoni Macierewicz, którego poznałem po głosie, a następnie zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Andrzej Rozenek, będący rzecznikiem klubu poselskiego Ruch Palikota, prominentny polityk SLD Ryszard Kalisz, który w badaniach zaufania społecznego od wielu lat zajmuje miejsca w pierwszej trójce, Paweł Graś, będący rzecznikiem rządu oraz reprezentujący ludowców Eugeniusz Kłopotek, uhonorowany niegdyś krzyżem kawalerskim orderu odrodzenia Polski za zasługi dla ojczyzny. No, częstujcie się, chłopcy, mówię wam. Wyjebany ten gulasz, ale sam nie przejem. Zachęcał kompanów biesiady, oprócz gulaszu, bo na stole stało też kilka butelek alkoholu Macierewicz. To nie postępowanie lustracyjne, żeby wszyscy starali się być ostatni. Dodał, co wywołało donośny śmiech wszystkich.
No ja to sam mogę pół talerzyka pierdolnąć, ale czy na serio tylko pół? Bo mi cholesterol skacze, szczególnie jak jeszcze wypiję. Powiedział Rozenek, którego metalowy, pomarańczowy listek marihuany wpięty w klapę marynarki dobrze komponował się kolorystycznie z potrawą. Łap szybko, Gienek, bo jak Rysio się dorwie, to chuja zjesz, a nie gulaszu, powiedział rechocząc Paweł Graś, po czym napełnił swój talerz oraz koalicjanta. No ja to się nie pierdolę, roześmiał się Kalisz i dodał. Nie jesteśmy na jakimś jebanym bankiecie, żebym jebał się ze sztućcami, po czym postawił cały garnek na kolanach i zaczął czerpać z niego pełnymi garściami, wpychając ogromne ilości jedzenia do ust. Ruchami rąk przypominał pływaka płynącego kraulem, z tym, że Kalisz nie robił przerw na zaczerpnięcie powietrza, a na wygrzebanie kawałków mięsa z pomiędzy licznych podbródków. Gdy już politycy zaspokoili pierwszy głód, zaczęli zastanawiać się, jaki alkohol otworzyć. Kalisz i Rozenek optowali za ginem, natomiast Macierewicz i Kłopotek za polską wódką. Panowie zaczęli podnosić głosy i nazywać się nawzajem ciemnogrodem i sprzedawczykami, w zależności czy chcieli pić trunek zagraniczny, czy swojską czystą. Awanturę przerwał Graś, proponując kompromisowo: panowie, policzmy głosy. Wódka wygrała 3-2 i już po chwili Macierewicz odbijał flaszkę z kombosem łokieć, dłoń, czoło. Kiedy będzie G? Zapytał Rozenek. Powinien być tu od godziny. Pewnie znów ma dziadyga problem z korzonkami, odparł Graś. Paweł, kurwa, ciszej, tutaj ściany mają uszy, skarcił go Macierewicz. Ty zawsze miałeś najebane z tymi podsłuchami i agentami, Matole, tak jak w 91. Zaczął wywód rzecznik rządu, jednak Rozenek nie dał mu dokończyć. Chuj mnie boli 91. Jak starego nie będzie za 15 minut, to my przyjdziemy do niego. W tym samym momencie zadzwoniła komórka Macierewicza. Halo? Tak, tak. Już jesteśmy. Dobrze. Tak, rozumiem. Tak, zaraz będziemy. Po czym się rozłączył. G mówi, że mamy przyjść do niego, bo go korzonki napierdalają i bez setki z łóżka nie wstanie. Wszyscy obecni wstali i zaczęli się ubierać, po czym poszli do kąta sali. Nagle ściana w kącie otworzyła się jak na tym filmie z Harrym Potterem i moim oczom ukazała się winda. Wsiedli do środka, a Kalisz próbował wziąć ze sobą garnek z gulaszem, jednak został zganiony przez pozostałych, że winda nie była konserwowana od 30 lat, a on i tak już przekracza normy obciążenia, więc jak weźmie jeszcze ten gar, to już na pewno spadną w pizdu. Kalisz zaczął narzekać, że szkoda, żeby się taki dobry gulasz zmarnował, na co Macierewicz powiedział, żeby on sobie po ten gulasz wróci i może nawet zamrozi, żeby na święta był. Drzwi windy zamknęły się, a ja wyszedłem z ukrycia i zacząłem się zastanawiać, co tu się właściwie odjebało. Odczekałem kilka minut, po czym podszedłem do ściany, jakimś cudem zlokalizowałem przycisk i nacisnąłem go. Winda nie pasowała do pełnego przepychu w stylu klatki schodowej. Wyglądała raczej na techniczną, która w założeniu nigdy nie miała przewodzić oficjalnych gości. Jako że do takich nie należałem, nie poczułem się urażony i wszedłem do środka. Były tam jedynie dwa przyciski. Jeden przedstawiający strzałkę w górę, a drugi strzałkę w dół. Testy IQ zawsze szły mi nie najgorzej, więc wybrałem ten drugi. Błędnik mówił mi, że winda porusza się z dużą prędkością, jednak mimo tego nie zatrzymała się szybko. Z pewnością znajdowałem się już pod ziemią, o czym świadczyła również wisiąca w powietrzu wilgoć. W końcu winda zatrzymała się. Po otwarciu drzwi moim oczom ukazały się trzy korytarze. Na skos w lewo, idący prosto i idący w prawo pod kątem 90 stopni. Kiedyś jak były jakieś wybory czy coś takiego, to na ulicy dostałem ulotkę, że każdy człowiek ma serce po lewej stronie i teraz mi się to jakoś głupio przypomniało, a że nie miałem pomysłu lepszego niż zdać się przy podejmowaniu decyzji na archiwalne materiały wyborcze, wybrałem pierwszy korytarz. Idąc korytarzem przez około 10 do 15 minut i przyświecając sobie telefonem komórkowym, natknąłem się na pustą butelkę po wódce leżącą na podłodze. Znak, że przechodziły tędy obiekty mojej obserwacji. Po tych kilkunastu minutach marszu dotarłem w końcu do drzwi. Nie były to drzwi militarne, jak w budynku przy Sobieskiego 100, tylko zwykłe, drewniane, dosyć stare drzwi. Przekroczyłem próg i znalazłem się w najzwyklejszej na świecie piwnicy, w której znajdowały się półki pełne słoików zawierających kiszone ogórki, grzyby oraz inne przysmaki emerytów, sterty rupieci, makulatury i rower jubilat. Schodami prowadzącymi na górę dotarłem do mieszkalnej części domu. Nie była ona ekstrawagancka, ani nie biła bogactwem w oczy. Od zadbane mieszkanie. Wszystkie meble i przedmioty były poukładane starannie, jakby dom zamieszkiwała rodzina z OCD, albo po prostu zwykli polscy emeryci, którzy z braku innych zajęć połowę dnia poświęcają na porządki. Zza przeszklonych drzwi dobiegały odgłosy rozmowy. Wiedziałem, że otwarcie ich będzie ryzykowne, jak otwarcie parasola w murzyńskiej chacie na pustyni, więc tylko przykleiłem się do nich uchem. Po głosach rozpoznałem, że w pokoju znajdują się wytropieni przeze mnie politycy. Był z nimi jednak ktoś jeszcze. Domyślałem się, że gospodarz tego domu.
A nie możesz sobie podjechać do jakiegoś spa czy sanatorium z tymi korzonkami? Ja byłem w Krynicy na turnusie odchudzającym i bardzo sobie chwalę. Dobrze karmili. Reklamował usługi polskich ośrodków rehabilitacyjno-rekreacyjnych Ryszard Kalisz. Myślisz, że nie próbowałem? Za każdym razem, jak gdzieś pojadę, to spotykam starych znajomych i kończy się tygodniowym chlaniem i grą w karty. Na ostatnim wyjeździe przejebałem z Cześkiem 3000 w Makao. Głos wydawał mi się znajomy. No racja, pochlać i pograć w karty to możesz z nami. A propos, może po maluchu? Zaproponował Rysiek, co spotkało się z głośną aprobatą wszystkich zgromadzonych. Po konsumpcji domniemany gospodarz powiedział: dobra, koniec pierdolenia. Mówiliście, że jest jakaś ważna sprawa. No tak, słuchaj, ten krytyk Wojtek znowu pierdolnął wpadkę. Ledwo wyszedł z tego cało i nieco zdekonspirował naszą deorganizację. O nas na szczęście nikt nie wie, ale jakiś gość widział go z uszatkiem. W dodatku nie wiemy, jak on wygląda, bo Wojtek jak zwykle, gdy nie trzeba, napierdala zdjęcia jak pojebany. A teraz nie zrobił żadnego i mamy tylko portret pamięciowy na podstawie tego, co powiedzieli. A on i uszaty, zaczął tłumaczyć Macierewicz, jeden głupi, a drugi ślepy. No kurwa, rzeczywiście, skomentował Eugeniusz Kłopotek. Hehe, widzieliście ten filmik, jak ten chłopak na rowerze skacze i też tak mówi, i ten drugi wtedy... Zaczął się śmiać Rozenek. Weź mordę, zamknij z tym swoim internatem. Monika mnie niby tam coś uczyła, ale gówno z tego rozumiem. Tu zaś kliknąć trzeba, tu wpisać, tu jakieś krzyże latały, zjebane to jakieś. Antoni, mów lepiej, co ten Wojtek konkretnie odjebał i co mu zrobili, powiedział gospodarz. No więc on twierdzi, że jakiś dzieciak mu pożyczył buty, a kilka dni potem przyjechał do niego do domu z policją, drąc mordę, że Wojtek niby nie pożyczył, tylko zajebał. Ten policjant go na szczęście się okazał w porządku, ale Wojtek z tym uśmieszkiem uszatym, zamiast gnoja na miejscu pierdolnąć, jakich już zobaczył razem, to sobie z niego zrobili jaja i dali mu spierdolić. Tydzień później Wojtek był na jakiejś imprezie w tych butach, film mu się nagle urwał i obudził się na izbie wytrzeźwień boso. Na początku myślał, że po wódzie mu się coś pojebało i chciał program kręcić, więc buty wypierdolił albo mu na izbie ukradli, bo podobno bardzo eleganckie były. Ale potem pogadał z ochroniarzami z klubu i powiedzieli mu, że jakiś dzieciak go stamtąd wyniósł najebanego i to pewnie był ten sam, co był u niego w domu i któremu on te buty podpierdolił. Kamery niestety tego dnia mieli w klubie rozjebane, bo im się rozłącze spierdoliło czy coś takiego, wyjaśnił Macierewicz. Podczas słuchania tej opowieści cała krew mi odpłynęła z twarzy, bo wiedziałem już, że chodzi o mnie. Sądziłem, że ta przykra przygoda zakończyła się w momencie, gdy zostawiłem mnie przytomnego Cejrowskiego w krzakach pod Pałacem Kultury. Jak widać, miał to być dopiero jej początek. Debil i kleptoman z tego jebanego Wojtka. Same z nim kurwa kłopoty, a pożytku żadnego. Mało ma kurwa pieniędzy, żeby sobie butów nakupować? No nic, trzeba będzie szczyla namierzyć i dojechać, bo może nam narobić gnoju. Skoro już podniósł rękę na władzę demokratyczną i Wojtka tak zrobił, to trzeba będzie mu tę rękę ujebać przy samym łokciu. Szalejąc z przerażenia, zacząłem wycofywać się w kierunku drzwi wejściowych. Po chwili mocowania się z zamkiem trzęsącymi rękoma, udało mi się wydostać na zewnątrz. Wybiegłem na ośnieżoną ulicę Ikara, z której oglądając się cały czas za siebie, przedostałem się do parku Królikarnia, a następnie małymi uliczkami pomiędzy ogródkami działkowymi do Dolnej, do swojego bloku. Zamknąłem drzwi na wszystkie możliwe zamki i zacząłem myśleć, w jaki sposób mogę uniknąć nadchodzącej wolnymi, ale pewnymi krokami śmierci. Po ostatnich wydarzeniach w tajemniczym domu przy ulicy Ikara, gdzie podsłuchałem, że został na mnie wydany wyrok śmiertelny, nie mogłem dojść normalnie do siebie, tylko nie spałem po nocach. Mamie powiedziałem, że źle się czuję, chory chyba jestem i w tym tygodniu pozostanę w łóżku. A ona powiedziała, że to pewnie z emocji, że Antoniego Macierewicza poznałem. I ona rozumie, bo jak sama go poznała, to też ją aż w brzuchu wierciło. I kazała mi w tym łóżku leżeć i pić krople żołądkowe oraz zioła relaksacyjne imienia błogosławionego Maksymiliana Sopoćko, co jej kiedyś przywiózł ojciec Wołodia z Białorusi za te modlitwy wstawiennicze za Polaków, co organizowała. 3 dni w łóżku leżałem i wychodziłem tylko do ubikacji albo przez okno wyjrzeć, jak słyszałem jakieś podejrzane dźwięki zwiastujące moją śmierć, czyli w sumie co chwilę. Dzisiaj musiałem w końcu pójść na uczelnię, bo miałem tego słynnego kolosa i gdybym nie poszedł, to bym był w poważnych tarapatach na semestr, tego by mi matka nie wybaczyła. I gdybym miał warunek, to by pewnie wyręczyła tych wszystkich seryjnych zabójców, co mnie prawdopodobnie ścigają i sama mi łeb ujebała. Założyłem rano buty, które wplątały mnie w te wszystkie tarapaty. Twarz owinąłem szalikiem, żeby mnie nie rozpoznano i pojechałem na kolosa. Dodatkowy bonus do pewności siebie jeszcze nieco funkcjonował, więc nawet jednej dziewczynie stanąłem na nogę, że niby niechcący i że to przez to, że takie duże buty mam nowe z CCC.
Jak zajęcia się już skończyły, to poszedłem na przystanek, gdzie się zaczęła cała historia i czekam na autobus. Stałem daleko od kosza, bo nieprzyjemne wspomnienia wracały i rozglądałem się, czy mnie nikt nie obserwuje, ale wszystko wydawało się być w porządku. To znaczy, tylko młode dziewczyny się uśmiechały do mnie, że mam ładne buty, co jest miłą odmianą, bo przed tym zakupem zazwyczaj się ze mnie śmiały. Autobus podjechał, więc wsiadam, a za mną para w średnim wieku i siada naprzeciwko mnie na czwórce. Przez chwilę się zaniepokoiłem, dlaczego akurat tutaj usiedli, bo autobus był prawie pusty i czy to nie są jacyś spiedzy, ale zaraz zaczęli się kłócić, bo ta kobieta mówiła, że on się komuś na dupę patrzył, a facet mówił, że się nie patrzył, więc w normie. Wszystko niby było okej, ale jak byliśmy kawałek za placem Trzech Krzyży, to nagle się mnie pytają, gdzie takie fajne buty dostałem, czy nie w CCC przypadkiem. Ja się wystraszyłem nie na żarty, że albo to ci zabójcy, albo następni, co chcą mnie wykiwać. Więc mówię, że ja w ogóle tych butów nie znam i po prostu stały w domu, to je założyłem i zacząłem uciekać do kierowcy. Autobus stanął na światłach, a ja chciałem jak najszybciej z niego wysiąść, a do przystanku jeszcze daleko było, więc mówię kierowcy, żeby mi szybko drzwi otwierał, bo na ulicy chorego gołębia widziałem i trzeba mu pomóc. Na poczekaniu nic lepszego nie udało mi się wymyśleć. Trafiłem w dziesiątkę, bo kierowca mi mówi, że on bardzo gołębie kocha, bo się na wsi wychował i jego dziadek gołębie hodował i miał i białogłówki i maściuchy i nawet siodłate, łakciate i że on się bardzo cieszy, że są jeszcze porządni ludzie na tym świecie i mi drzwi przed nie otworzył. Ja hops na ulicę i idę jak gdyby nigdy nic. Oglądam się na tę parę z autobusu dyskretnie, ale oni tylko na mnie patrzyli jak na idiotę i autobus pojechał dalej. Idę w stronę placu na rozdrożu, żeby na najbliższym przystanku wsiąść w następny autobus i myślę sobie, że może już mam nerwy tak zszargane, że przesadam z tą podejrzliwością, bo w gruncie rzeczy to tamci ludzie tylko się pytali i w sumie trudno im się dziwić, bo gdybym ja takich butów nie miał, aby mu kogoś zobaczył, to też bym się zapytał, bo przyciągają uwagę i mają prawo się podobać. Jestem już w połowie drogi do przystanku przy pomniku jakiegoś żołnierza, a tu nagle z naprzeciwka prawie biegiem na mnie leci facet z kobietą i widać po nich, że naprawdę ode mnie coś chcą, więc wysiedli na placu na rozdrożu, żeby mnie dogonić. Wszystkie racjonalne myśli, które przed chwilą miałem, momentalnie się ulotniły i zrobiłem w tył zwrot i szybciutkim krokiem, jak wielokrotny medalista olimpijski Korzeniowski Robert, uciekam przed nimi. Ale tak, żeby nie było widać, że uciekam, tylko może sobie zwyczajnie idę bardzo szybko. Niestety dystans między nami wciąż się zmniejszał i po kilkuset metrach zachowującego pozory pościgu byli już kilkanaście metrów za mną i krzyczą: halo, proszę pana, proszę poczekać. A ja udaję, że nie słyszę i mam już śmierć przed oczami. Nagle po lewej widzę ambasadę Szwajcarii i w ułamku sekundy wymyśliłem, żeby wejść do tej ambasady i się starać o azyl obuwniczy jak ten blondyn od Anonimusz w Wielkiej Brytanii, co kogoś zgwałcił i potem ujawniał tajemnice państwowe w internetach. Nie miałem czasu zbyt długo się nad tym zastanawiać, więc kilka chwil później pod silnym wpływem adrenaliny przeskoczyłem przez płot, niczym niesłusznie posądzany o współpracę ze służbą bezpieczeństwa Lech Wałęsa. Nie zdążyłem dobrze dotknąć ziemi, a już na parterze otworzyły się cztery okna i z trzech z nich do mnie krzyczą ludzie w trzech językach urzędowych Szwajcarii. W czwartym oknie nikogo nie było, bo nie wiedziałem, że oprócz włoskiego, francuskiego i niemieckiego od 1996 roku obowiązuje również język retoromański. Z tych wszystkich języków to znałem tylko kilka słów po niemiecku, więc krzyczę, że nicht verstehen, sprechen, keine Deutsch, tylko Polnisch und ich wolle Schuhe. Azyl. To jeden poliglota, co znał polski, krzyczy, że mam wypierdalać, bo to nie jest jakaś stocznia gdańska. Widocznie zrozumiał nawiązanie do Wałęsy. Tylko porządna ambasada i pod tym śniegiem, na którym stoję, drogie kwiaty wegetują, a ja je depczę. I że jak za 3 sekundy nie opuszczę terenu, to mam kosę pod żebra od nich. Wszyscy dyplomaci podkreślili te groźby, wyciągając scyzoryki szwajcarskie i otwierając z nich różne ostrza, piły, nożyczki, korkociągi, wygrażając nimi w moją stronę. Nie mając innej możliwości, wyszedłem za furtkę. Momentalnie pod lewą rękę złapała mnie kobieta, pod prawą facet i powiedzieli, że mam być grzeczny, to nic mi się nie stanie. Mnie strach sparaliżował, aż mi nogi fizycznie zdrętwiały i para musiała tak mnie trochę ciągnąć, ale po kilkunastu metrach zaczęli nalegać, żebym szedł jak człowiek, bo im zaciąganie ludzi nikt nie płaci, więc żebym okazał trochę wyrozumiałości i nie utrudniał, a że jestem z natury ugodowy i pomocny, to już nie utrudniałem. Szliśmy tak w stronę placu na rozdrożu wzdłuż Ujazdowskich pod ręce i musieliśmy wyglądać jak rodzice z upośledzonym synem, bo ludzie nam posyłali pełne współczucia spojrzenia. Tuż przed Ministerstwem Sprawiedliwości skręciliśmy nagle w prawo i weszliśmy na teren jakiegoś pałacyku, gdzie była restauracja, która wyglądała na bardzo drogą. Ja od razu domyśliłem się, o co chodzi, i odetchnąłem z ulgą i tłumaczę, że co do tego gulaszu, to ja bym z przyjemnością dał przepis, gdybym znał, ale to nie ja robiłem, tylko jedna pani Grażynka z Klubu Gazety Polskiej, więc proszę się zgłaszać do niej, a ja już sobie pójdę.
Facet, co mnie ciągnął, tylko popatrzył zrezygnowany i znowu poprosił, żeby nie utrudniać, bo jemu nikt za to dodatkowo nie płaci. A ja go nawet zrozumiałem, bo u mnie na call center też premie są tylko za sprzedane pakiety, a za słuchanie narzekania ludzi i przepisów kulinarnych już nie. Zamiast wejść do restauracji, to obeszliśmy budynek dookoła i wyszliśmy małą furtką na ulicę z drugiej strony i potem od razu do pierwszego budynku po prawej. Myślałem, że mnie wezmą do jakiejś piwnicy i od razu kula w łeb, a i znowu mi nogi sparaliżowało, ale zamiast tego wciągnęli mnie sporym wysiłkiem na drugie piętro do jakiegoś biura. Wrzucili do eleganckiego pokoju i wyszli. Pozbierałem się z podłogi, a tu za biurkiem siedzi nikt inny jak autor wstąpienia Polski do NATO i Unii Europejskiej, Aleksander Kwaśniewski. Od razu mi kulturalnie proponuje, żeby sobie spoczął w fotelu, a ja płaczę i mówię, że buty oddam, tylko niech mi darują życie. Prezydent się zaśmiał i mówi, że nikt mi życia ani butów nie będzie odbierał, tylko wiele osób bardzo zaciekawiła moja osoba i chcieli mnie poznać bliżej. Trochę się uspokoiłem, ale jeszcze nie do końca i pytam, o co się rozchodzi. A on, że wszystko zaraz wyjaśnimy, ale on jest trochę głodny i czy ja bym też może nie chciał czegoś zjeść, bo pora już mocno obiadowa, a jemu kolega pyszny gulasz przyniósł i może bym skosztował. Jak grzecznie podziękowałem, bo z nerwów miałem żołądek ściśnięty, a Kwaśniewski otworzył okno, wychylił się i krzyczy: Adam! Adam! A Adam krzyczy: Co? A Kwaśniewski, że: Obiad! I po chwili wpada do biura redaktor naczelny największej w Polsce codziennej gazety opiniotwórczej Adam Michnik. W sposób sympatyczny przywitał się ze mną. Poklepał po ramieniu, Aleksander mu nałożył gulaszu i jedząc zaczęli mnie pytać, co to za afera z tymi butami, bo do nich jakieś niepokojące wieści z różnych miejsc dochodzą i już nawet było w tej sprawie posiedzenie Biura Bezpieczeństwa Narodowego. No to ja wszystko od początku zacząłem opowiadać, a oni się tylko co chwilę śmiali i komentowali, że na przykład ten Antek Macierewicz to wszystkim te ulotki poetycko-patriotyczne wciska i muszą co chwilę dodrukowywać, i Agora S.A. to już przez to macierewiczowe drukowanie za darmo na ich maszynach straty notuje. Jak skończyłem historię z popijawą w tym domu przy Ikara, to obydwaj mnie zaczęli pocieszać, że nikt stamtąd by mi na pewno krzywdy nie zrobił i Wojtek Cejrowski to może jest raptus i z tymi hienami przesadził, ale jak wiem, wypity trochę był, a tak to ma złote serce i żelazne stopy. Że owszem, oni by woleli, żebym raczej nie rozpowiadał o tym wszystkim, co widziałem, ale wyglądam na rozsądnego chłopaka i nie ma co tutaj jakichś dramatycznych rozstrzeliwań urządzać, tylko na pewno się jakoś po ludzku dogadamy. Oni mi robią grubą kreskę i zapominają, że im Wojtka odurzyłem w klubie, a ja zapominam, a przynajmniej nie rozpowszechniam informacji o tym, co mnie spotkało. No to ja już z ulgą pytam, czy buty mogę zachować, bo się do nich przywiązałem, a oni, że jasne. Byłem zupełnie zadowolony z takiego układu i już chciałem sobie pójść, a oni nagle się mnie pytają, czy się znam na internecie. No to ja mówię, że jasne, że chodzę po różnych stronkach i znam wszystkie memy najlepsze, jak Fu, Ufoludek z komiksów, Ege Szege, Lisrak Bista, Kotek co ja patrzę i Boczek lekko rozjebany gif. Kwaśniewski wyglądał na bardzo ucieszonego, ale Michnik jeszcze pyta, czy ortografię znam dobrze. To ja z dumą mówię, że w drugiej klasie gimnazjum miałem trzecie miejsce w konkursie ortograficznym. Ale dlaczego właściwie o to pytają? Oni na to, że jest im potrzebny ktoś, żeby na Facebooku fanpage prowadzić, bo Fundacja Kwaśniewskiego to w ogóle nie ma nic takiego, a Wyborcza to ma. I nawet dużo lajków, tylko ci redaktorzy za to prowadzą, cały czas jakieś błędy tam walą i by im się przydał taki zaufany młody człowiek, co się zna na tych rzeczach i żebym dostawał co miesiąc łącznie 5000 zł od nich za pół etatu. Miałbym własne biuro w nowej siedzibie tej Fundacji Kwaśniewskiego gdzieś pod Warszawą i jeszcze bym miał służbowy skuter, żeby tam dojeżdżać, bo kawałek jest. No i jeszcze w bonusie bym dostał kartę Multisport, żeby chodzić sobie na fitness czy coś. Ja o takich pieniądzach to w życiu na moim call center nie marzyłem, więc od razu mówię, że jasne, że się zgadzam i mogę zaczynać nawet od jutra, jak sobie życzą. Michnik mówi, że świetnie i w takim razie jutro bym pojechał jeszcze nie do pracy, tylko tak sobie zobaczyć, jak biuro wygląda i ludzi poznać, bo jutro będzie otwarcie. A ja się pytam, czego, no bo myślałem, że to ten dowcik, co Sejlowski opowiadał. A Michnik mówi, że przecież tej fundacji pod Warszawą i będą tam wszyscy ich znajomi, których poznałem. Macierewicz, Rysio Kalisz, Kłopotek, Wojtek Cejrowski i inni znani ludzie. I lokal poświęci biskup Kielecki Ryczan i cadyk Ozjasz Goldberg. Jeszcze powiedział, że oni kogoś przyślą, żeby po mnie rano przyjechał samochodem i tam zawiózł, bo trudno jest trafić, no i skutera dla mnie jeszcze nie kupili. Kwaśniewski podsumował, że w takim razie wszystko dogadane i pyta, czy mnie gdzieś nie podrzucić, bo on właśnie jedzie do Radia Tok FM na zaproszenie Paradowskiej Janiny. A ja mówię, że w takim razie byłbym wdzięczny, bo ja akurat przy Dolnej mieszkam, więc to po drodze, tylko ja sobie z Belwederskiej odbiję w prawo, a on w lewo. Na to Michnik do Kwaśniewskiego, żeby pamiętał o ich umowie, a Kwaśniewski się palnął w czoło i mówi, że faktycznie zapomniał,
wspomniał i mi tłumaczy, że został ambasadorem akcji Cała Polska Biega, co ją organizuje Gazeta Wyborcza, bo przegrał jakiś zakład z Michnikiem i teraz musi jako ten ambasador wszędzie biegać. I w takim razie to on tylko buty zmieni i zamiast jechać samochodem, to mnie weźmie na barana i chwila, moment, będziemy. Wyszliśmy na ulicę, wskoczyłem byłemu prezydentowi na plecy i lecimy. On mnie za kostki trzymał, żebym mu nie spadł, a ludzie co chwilę do nas machali po drodze, bo Aleksander Kwaśniewski jest według badań opinii społecznej najlepiej ocenianym prezydentem w historii III RP, więc mnie poprosił, żebym ja odmachiwał w jego imieniu tym ludziom, jako że mam wolne ręce. No to machałem obywatelom, a jak biegliśmy koło Belwederu, to nawet żołnierze nam salutowali i czułem dobrze żaba. Od jutra zaczynam zajebistą pracę i w ten oto sposób wygrałem w życie dzięki początkowo nieprzyjemnej historii. W czasie świąt Bożego Narodzenia, Nowym Roku oraz Czwartej Gęstości życzę wam tego samego, Anonki. Czytał Pastolektor, kurwa korektor.